Nagrywam wideo z ręki, idąc po prostu, bez zbytniego, bez próby kompensacji tego, że idę, że trzęsę przez cały czas tym smartfonem. Zobaczymy, jak działa optyczna stabilizacja obrazu podczas kręcenia wideo. Wideo jest w 1080p przy 60 klatkach na sekundę. To jest akurat ten format, który ja najbardziej lubię. Przez cały czas idę i staram się, żeby trzęsło. No, bardzo ładnie łapie kolorki. Nie ma problemu ze zmianą oświetlenia. Zobaczymy jeszcze, jak z płynnością jest przy tych szybkich ruchach. Na ekranie widać nieźle. Zobaczymy na dużym ekranie później.1080p przy 30 klatkach. Widać, że sobie radzi bardzo dobrze ze stabilizacją. Z płynnością będzie troszeczkę gorzej przy szybkich ruchach, oczywiście, bo to są 30, to jest 30 klatek, a nie 60. Ale wygląda na to, że materiał filmowy z tego całkiem fajny też powinien wyjść. Nawet jeżeli będziecie rejestrowali w ruchu, no powinno z tego być coś bardzo fajnego. No, na kim szybciej się porusza smartfonem, oczywiście tym efekt smużenia większy. Ale chyba jeżeli chodzi o zarówno o kolory, przynajmniej z tego co widać na wyświetlaczu, jak i na reagowanie na poziom oświetlenia w różnych miejscach, jest całkiem fajnie. Nagrywam w H264 przy użyciu tego kodeka. Jeszcze 265 również wypróbuję, ale to troszeczkę później. Na razie mamy standard. 720p chyba nie ma sensu. Zobaczymy jeszcze, jak nam wychodzi przy troszeczkę wyższym klatkarzu kręcenie.